Hercegowiny po czteroletniej wyniszczającej wojnie. Przyroda skrywa już żelastwo śmierci, maskując miliony min paraliżujących powrót na te tereny normalnego życia. Ale życie powraca do wiosek i miast tego kraju, choć wymuszone obecnością 60 tysięcy żołnierzy IFOR, którzy nazywają siebie więźniami tego bośniackiego pokoju. Większość spośród 650 żołnierzy polskiego batalionu zamieszkuje w specjalnych koszarowych kontenerach. Kamp ten został zbudowany od podstaw. Jego budowa została rozpoczęta w pierwszych tygodniach miesiąca lutego. Na samym wstępie znajdowało się tutaj szczere pole kukurydzy. Po negocjacjach z władzami miejscowości Zepce przystąpiliśmy do rozbudowy tego kampu. To znaczy, został teren sprawdzony pod względem inżynieryjnym przez polskich saperów. Następnie przystąpiliśmy do wykonywania rowów odwadniających i utwardzania powierzchni naziemnej. Po wykonaniu tych prac zostały przewiezione kampy mieszkalne oraz cały blok żywnościowy. Następnie przystąpiono do rozbudowy inżynieryjnej całego obozowiska, począwszy od usypania wałów, wykonania stanowisk ogniowych, następnie ogrodzenia całego terenu obozowiska koncertiną i wybudowania wież. W kampie tym na chwilę obecną znajduje się jedna kompania szturmowa, kompania wsparcia oraz elementy wsparcia z armii NATO, to znaczy są oficerowie, którzy współpracują ze wsparciem artyleryjskim i wsparciem lotniczym oraz ekipa z Nordmedkoju, ekipa sanitarna. Żołnierze pododdziału stacjonującego w Jelach nie mają jednak tak dobrych warunków. Wciąż mieszkają bowiem w namiotach. Latem nikt nie narzeka, ale mroźna i śnieżna zima wszystkim dała się we znaki. Większość posterunków, na których polscy żołnierze pełnią służbę patrolowo-kontrolną, to zupełne odludzie, bez prądu, bieżącej wody i podstawowych warunków sanitarnych. Przyjechaliśmy tutaj 5 miesięcy temu, to tutaj nie było nic. Pełno min. Wszędzie w ogóle. Nie było nic. Sami robiliśmy to wszystko. Po prostu teraz nasza rotacja, jak zjedzie do kraju, ci co przyjadą, to przyjadą po prostu tak jak, no nie wiem, do wybudowanych już bloków domu. Już jest, no gotowe przyjadą po prostu, wszystko jest gotowe. Połowa żołnierzy lekutko by została, gdyby to były właśnie inne warunki troszkę, gdyby po prostu żołnierza traktowano inaczej trochę niż do tej pory to jest, ale w takich warunkach i dla tych kilkunastu milionów właśnie, nie, to nie dla nas. Zostaje paru gości, ale to nie dla nas. Mamy, być może będą, oni nie mają może jakiejś przyszłości tam pracy czy coś takiego w Polsce. My sobie jakoś damy radę i chcemy zjechać po prostu, razem z innymi kolegami, z większością. Damy szansę młodszym kolegom. Właśnie, popróbować troszkę tego chlebusia tutaj, za granicą. Niech oni troszkę zasmakują tego właśnie, jak to jest, bo im się wydaje, że tak, że to jest high life, o, pojechali tego. Niech spróbują, zobaczą jak jest, jak się ciągnie dwa dni właśnie pod rząd warte, jak to jest co trzy godziny, to się wstaje i nie wie się, jest jak kurde zahipnotyzowany, nie wiesz co i jak, kurde, które dzisiaj. I później jeszcze odpoczynek przy workach trzeci dzień, no. Zobaczą jak to jest. W innych kontyngentach problem umocnień fortyfikacyjnych rozwiązano szybko przy zastosowaniu maszyn i specjalnych drucianych koszy.
Żołnierze polscy, nie dysponując wystarczającą ilością pieniędzy, już piąty miesiąc walczą ze żwirem i workami. Jak dotychczas napełnili ich ponad 130 tysięcy, ale nie samą służbą żołnierz żyje. Już prawie cały batalion był na 10-dniowym urlopie, czyli to, co przysługuje zgodnie z wytycznymi dowódcy brygady. Oczywiście pod nadzorem Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych urlopy są realizowane i kadry, i żołnierzy. Kadra już w niektórych przypadkach mogła być dwukrotnie w domu. To jest po pierwsze. Po drugie, we wszystkich zgrupowaniach żołnierze posiadają łączność z krajem, mogą dzwonić do swoich najbliższych, do swoich rodzin i nawet dementować pogłoski, gdyby doszło do jakiejś sytuacji wypadkowej, ponieważ no, nie zawsze te informacje będą właściwe. Po trzecie, istnieje możliwość we wszystkich zgrupowaniach batalionu oglądać polską telewizję. Posiadają 4 kanały i tutaj nie widzę najmniejszych problemów. W Bośni piątek niczym nie różni się od niedzieli. Czas wolny od służby każdy organizuje sobie według prywatnego scenariusza. Pomysłowość nie zna tu granic. A wszystko, żeby zabić nudę, oderwać się od smutnej rzeczywistości, nie przytyć, zapomnieć o odległości dzielącej ich od najbliższych. Pięć miesięcy temu, jak wjeżdżałem z kraju tutaj, razem z moimi kolegami, to po prostu obiecywano nam, że będziemy jeździć, znaczy, że będziemy latać do domu na przepustki samolotami, że w ogóle to będzie raczej chyba inaczej. Niestety to się nie spełniło. Teraz musimy jeździć na własny koszt, za własne pieniądze, autobusami. Jako wojska powietrzno-desantowe. Rejon działania polskich żołnierzy to w 80% góry. Trudny teren jest więc surowym egzaminatorem nie tylko dla ludzi, ale i sprzętu technicznego. Sprzęt, który jest na wyposażeniu batalionu, można podzielić na kilka kategorii. Jest to przede wszystkim sprzęt gąsienicowy, sprzęt kołowy. Jeżeli chodzi o sprzęt gąsienicowy, czyli te przysłowiowe BWP, BWP funkcjonują bardzo dobrze. Nie ma najmniejszych co do nich uwag. Jeżeli chodzi natomiast o samochody ciężarowe, o tarpany, no jest to technika nowa, a zatem występują tutaj jakieś bardzo prozaiczne sprawy. Najwięcej problemów technicznych sprawiają wysłużone już BRDM-y, utrzymywane w sprawności tylko dzięki mozolnej pracy naszych remontowców. Zwłaszcza, że w codziennej służbie patrolowej muszą pokonywać dziesiątki kilometrów. W ciągu miesiąca, powiem tak, że przyjechałem tutaj 700 kilometrów, a przez 5 miesięcy na szkółce przyjechałem 30-40 kilometrów. Jak dotychczas tylko w polskim batalionie operacyjnym nie odnotowano strat w ludziach, choć zdarzyło się kilka drobnych kolizji i wypadków. Pamiętacie to, jak jechaliśmy na patrol? Jedziemy drogą... Wtedy co tam na ten, co się obsunęła ta ziemia? Tak, tak, co jedziemy, co w pewnym momencie jedno koło zawisło w powietrzu, kierowca nie mógł wyjechać. I ta koprytka, pamiętasz, w środku jak było elegancko? Jak zaczął ten kwas śmierdzić, nie? Z tego akumulatora. W środku, pamiętam, wstunęliśmy się do środka i tak nogi w górze, a berdek tak. To ja nogi tak. Ale było super, nie? No, ja się obracałem z całym tym wozem. No. Zdążyłem zablokować. Fajna była zabawa, ale... Dobre głosy Giwera. Myślę, że ostatni raz. To, co tu przeżyłem, to nigdzie bym tego nie przeżył. Po prostu to moja służba to jest przygodą, wielką przygodą. Warto było przyjechać. Elegancko będzie wspominać, będzie się miał dzieci, wnuczki opowiadać.
I takie szczęśliwe rzucie. No. Czasami były ciężkie. Barze przy piwiek. Tak właśnie w życiu. Tak, było parę ciężkich chwil, były miłe chwile. No mamy nadzieję, że tu więcej wypadków nie było, bo parę się tu zdarzyło. Myślę, że... Że wrócisz? Że wrócimy cali i zdrowi. W worku. No, zostało niedługo, 3 tygodnie zjeżdżamy stąd. Przyjadą następni i to samo, że będziemy im życzyć, żeby tu wrócili cali i zdrowi. Do domu, do swoich rodzin. To, co mówią żołnierze w swoich powiedziach, że jest ciężko, że jest rozbudowa inżynieryjna, że są worki, to wszystko jest prawda, to jest życie, ale ja nie stanę z matką tego żołnierza twarzą w twarz i matka powie mi, że przeze mnie ten żołnierz zginął. Wszystko to robimy dla bezpieczeństwa żołnierzy, a za swoje pieniądze otrzymują za swoją pracę otrzymują odpowiednie wynagrodzenie. W moim plutonie w tej chwili jest obecnie 28 żołnierzy, z tego 7 podpisało kontrakt na pozostanie w Bośni. Są to głównie specjaliści, znaczy kierowcy BWP i działu nowi, z tego jestem bardzo zadowolony. Natomiast głównie przychodzi 19 młodych strzelców przyjdzie na stanowiska głównie strzelców. Nie boję się tej rotacji. Myślę, że damy sobie radę. Daliśmy sobie radę z tymi, którzy tu przyjechaliśmy, damy sobie radę z tymi, którzy tu przyjadą. Dzięki zdecydowanej postawie żołnierzy IFOR, Serbowie, Chorwaci i muzułmanie wycofali ciężką broń ze stref rozdzielenia wojsk. Wioski i miasta zaczynają tętnić życiem, choć jak dowiodły wybory pilotażowe w Mostarze, za wymuszonym przez żołnierzy pokojem drzemie w Bośni ludzka nienawiść, która z byle powodu znów może przerodzić się w wojnę. Obawiamy się, że ten pokój jest bardzo nietrwały. Co się stanie, gdy wyjdą stąd żołnierze? Czy wszyscy będą mogli powrócić do swoich domów, by żyć jak normalni ludzie? Póki co cała nadzieja w żołnierzach sił międzynarodowych. W sztabie Brygady Nordycko-Polskiej już teraz trwają przygotowania do najważniejszego tegorocznego wydarzenia w Bośni, jakim będą przewidziane na 14 września wybory. Ich przebieg i wyniki w dużym stopniu zadecydują, czy żołnierze IFOR opuszczą ten kraj, czy też w dalszym ciągu pozostaną więźniami bośniackiego pokoju. Z punktu widzenia wojskowego misja przebiega sprawnie. W zasadzie na dzień dzisiejszy możemy mówić, że implementacja części militarnej została w dużej mierze spełniona. Natomiast coraz więcej zarysowuje się problemów pozawojskowych, problemów cywilnych. Coraz więcej osób z obu stron stara się osiedlać ponownie na terenach i w domach, które stracili podczas trwania wojny. A więc jest to materia już stricte pozawojskowa, cywilno-polityczna materia. Stoimy przed bardzo poważnym przedsięwzięciem, jakim są wybory. Celem naszym jest wprowadzenie długoterminowego pokoju. I myślę, że tak długo tu żołnierz polski będzie służył, jak długo będzie przyzwolenie na to. A główny cel, jakim jest wprowadzenie długotrwałego pokoju, jeszcze jest daleko, daleko przed nami. Najkrwawszym i najbardziej skomplikowanym konflikcie w Europie od czasów II wojny światowej. Czerwcowa zieleń przysłania ruiny i zgliszcza, wraki czołgów i zoraną pociskami ziemię. Kryje całe zło, jakie ludzie zgotowali ludziom. W zieleni niewidoczne stają się także miny paraliżujące wszelkie przejawy normalnego życia. Od początku kryzysu jugosłowiańskiego w jego rozwiązanie zaangażowały się najważniejsze instytucje międzynarodowe, którym mimo podjęcia wielu wysiłków dyplomatycznych nie udało się doprowadzić do zakończenia wyniszczających działań wojennych.
Dopiero na podstawie specjalnego planu operacji wojskowej oraz zgodnie z porozumieniem pokojowym w Dayton do Bośni wkroczyły wojska NATO. Dyslokacja głównych sił IFOR rozpoczęła się 16 grudnia 1995 roku. Do udziału w operacji Wspólny Wysiłek przewidziano 60 tysięcy żołnierzy z 32 państw. Poza państwami NATO do Bośni swoich żołnierzy skierowały m.in. Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Finlandia, Austria, Egipt, Pakistan, Rosja oraz Polska. Do Bośni pojechali tylko ochotnicy w strukturze organizacyjnej 16 Batalionu Powietrzno-Desantowego. Polski pododdział wszedł w skład Międzynarodowej Brygady Nordyckiej podporządkowanej 1. Dywizji Pancernej Armii Stanów Zjednoczonych. Celem operacyjnym działania naszych żołnierzy jest realizacja zadań rozjemczo-obserwacyjnych w wyznaczonych rejonach Bośni i Hercegowiny na zachód od Tuzli. Wraz z patrolem rozpoznawczym docieramy do posterunku określonego kryptonimem Zulu 007. Znajduje się on w strefie rozdzielenia wojsk serbskich i bośniackich około 10 km od miejscowości Banja w Ruciczu. Od 3 lutego linia przerwania ognia stała się wewnętrzną granicą Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej i Republiki Serbskiej. Nasi żołnierze patrolują 4-kilometrowy pas rozdzielenia stron. Przez punkt kontrolny tego posterunku przejeżdżają najczęściej pojazdy sił IFOR. Jak twierdzą żołnierze, nie jest to oaza spokoju. Brak tu prądu, bieżącej wody i godziwych warunków wypoczynku. Jedenastka to notator. W rejonie wzgórza Orzeł zauważyliśmy rozbudowę inżynieryjną. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór? 113, bierz wóz w trybie alarmowym pod górę Orzeł, zobacz co się dzieje, odbiór. Rozumiem, bez odbioru. To jedna z rutynowych akcji żołnierzy. Wykonywana zawsze szybko, sprawnie, z zachowaniem wszelkich bojowych zasad. Przyjechałem tutaj, żeby się sprawdzić i ta wojna nie wygląda tak, jak miała wyglądać. Nie jeżdżą tutaj żadne czołgi, nie strzelają się. Jest w miarę spokojnie. Kolegom może w Polsce wydaje się, że jest tutaj po prostu high life, porobi się troszkę, odpoczywa. Ale jednak tak nie jest. Ostatnio byliśmy w hotelu, to na przykład 2 dni pod rząd ciągnęliśmy warty co 3 godziny. Jako jedyny nasz pluton, który tam był. Co 3 godziny zostało ciągnięte, wychodziliśmy na 3 godziny. 3 godziny my odpoczywali, tak 2 dni pod rząd. Później dzień grupa szybkiego reagowania i znowu tak w kółko. Przez cały miesiąc praktycznie. Później jest rotacja, jechaliśmy do rzec. No tam prawie, wiadomo, praca przy workach cały czas. Po prostu myślę, że dla tych kilkunastu milionów trudno jest tutaj zostać, opuścić rodzinę, wszystkich bliskich i budować tutaj tą Jugosławię na nowo. Jest ciężko, nie można powiedzieć, że jest lekko. Jest ciężko. To, co mówią żołnierze w swoich wypowiedziach, że jest ciężko, że jest rozbudowa inżynieryjna, że są worki. To wszystko jest prawda, to jest życie, ale ja nie stanę. Z matką tego żołnierza twarzą w twarz i matka powie mi, że przeze mnie ten żołnierz zginął. Wszystko to robimy dla bezpieczeństwa żołnierzy.
Ten zdezelowany samochód bez tablic rejestracyjnych i jakichkolwiek hamulców wiezie kontrabandę. Szmugluje się tu bowiem wszystko. Rakije, papierosy, żywność i odzież. Żołnierze dokładnie sprawdzają każdy zakamarek takiego pojazdu w poszukiwaniu broni, amunicji i innych materiałów stanowiących zagrożenie życia. Po sprawdzeniu personaliów samochód rusza w dalszą drogę. Oczywiście po wyjęciu spod koła dużego kamienia spełniającego rolę hamulca. Kolczaste druty wyznaczają drogę sprawdzoną przez saperów. Tuż za nimi, w wysokiej trawie, czyhają różnorakiej budowy i kształtu miny. Ludzie, którzy powrócili do swoich domów, nie zważają na niebezpieczeństwa. Krowa na pastwisku to wyjątek. Rolnicy w polu – jeszcze rzadszy obrazek. Przejazd przez zburzone miasto nie nastraja optymizmem. Przed południem chcemy jednak dotrzeć do ruchomego posterunku Zulu 003. Na wąskich, krętych, górskich dróżkach znakomicie radzą sobie nasze honkery. Przez kilkadziesiąt minut wciąż pniemy się w górę. W połowie drogi napotykamy nieprzewidzianą przeszkodę. Miejscowi drwale, świadomie lub też nie, potrafią zamknąć przed niepowołanymi gośćmi wszystkie górskie drogi, nawet na kilka godzin. Mamy trochę szczęścia. Po 40 minutach ruszamy i wkrótce osiągamy cel naszej podróży. Ta droga jest sprawdzona w tej chwili, mogę spokojnie tam wjechać? Nie wiem, czy jest sprawdzona, ja nie sądzę. Coś właśnie walnęło, czyli temu, to mogła być mina. To są stanowiska Chorwatów i oni mogli coś tam zostawić na tych drogach. Dużo bunkrów rozwalonych. Czyli lepiej będzie wracać tą samą drogą, którą przyjechaliśmy, tak? Najlepiej wróć na samą drogę. Polscy żołnierze patrolują okoliczny teren. Każdy leśny dukt, każdą ścieżkę. Dookoła mnóstwo śladów po niedawnym biwakowaniu żołnierzy serbskich i muzułmańskich. W tym miejscu jeszcze 5-6 miesięcy temu stacjonowała kompania lub więcej chorwacka. Prawdopodobnie jej zadaniem była ochrona tych szczytów górskich. Tutaj przebiegała linia rozgraniczenia i linia walki między stroną chorwacką a stroną serbską. Teraz to wszystko jest zniszczone. Prawdopodobnie przed odejściem zostało zaminowane przez wojska chorwackie. Nie jest sprawdzone przez naszych saperów. My tam nie chodzimy. Nie mamy takiej potrzeby za tym. Znajdujemy się na checkpointie Zulu 03, 1000 metrów nad poziomem morza. Zadaniem tego checkpointu jest kontrolowanie wszystkich pojazdów, które przejeżdżają przez to skrzyżowanie. Chodzi głównie o sprawdzenie, czy nie przewożą broni, amunicji, materiałów wybuchowych. Kontrolujemy także ludność, która tutaj przechodzi. Też sprawdzamy, czy nie mają broni, amunicji. Naszym zadaniem jest niedopuszczanie do przechodzenia żołnierzy stron konfliktu. Mogą tylko przechodzić żołnierze IFOR-u. Naszym obowiązkiem jest także kontrolowanie tożsamości wszystkich żołnierzy IFOR-u, którzy przechodzą przez ten checkpoint.
W odległości około 3 km znajduje się granica strefy rozdzielenia wojsk i musimy dopilnować, aby w tej strefie nikt z bronią lub z materiałami wybuchowymi nie mógł się znaleźć. Jak do cywila wyjdziemy, trudno się mnie przyzwyczaić, nie? Gdzie, obecnie gdzie wychodzimy, czy się załatwić, czy pojechać, to zawsze mamy na sobie kamizelkę, hełm. Rozglądamy się, gdzie mamy swoje pistolety maszynowe. Głupio się czujesz bez tego po prostu, nie? No w cywilu się będzie trudno odzwyczaić właściwie. W pierwszej kolejności broń, kamizelka, i hełm. No, zostało niedługo, 3 tygodnie, zjeżdżamy stąd. Przyjadą następni i to samo, że będziemy im życzyć, żeby tu wrócili cali, zdrowi. Do swoich rodzin. Jazda w dół przez miasteczko Rzepce i po godzinie jesteśmy w Doboju, gdzie rozlokowano sztab Brygady Nordycko-Polskiej. Miejscowi twierdzą, że kto ma Doboj, ma całą Bośnię. Strategiczne położenie tego miasta sprawia, iż sztab brygady przypomina twierdzę. Wszędzie worki z piaskiem, zasieki, wieże obserwacyjne z wartownikami. Celem naszym jest wprowadzenie długoterminowego pokoju i myślę, że tak długo tu żołnierz polski będzie służył, jak długo będzie przyzwolenie na to. A główny cel, jakim jest wprowadzenie długotrwałego pokoju, jeszcze jest daleko, daleko przed nami. Tutaj wojna została przerwana. Tutaj od wielu, wielu miesięcy nie giną ludzie. Tutaj nie palą się domy. Tutaj zaczyna rosnąć i rozkwitać życie. Zaczynają pracować stacje benzynowe, zaczyna ruszać rzemiosło. To widać na co dzień i to po prostu cieszy. Te koszary wojska IFOR zdobyły siłą, jednak bez rozlewu krwi. W rozmieszczonym tu sztabie Brygady Nordycko-Polskiej pracuje kilkudziesięciu oficerów, w tym 15 Polaków. Mają do swej dyspozycji najnowocześniejsze środki łączności, natowskie systemy przetwarzania danych oraz komputery. Na bieżąco analizuje się tu wszystkie informacje napływające z batalionów operacyjnych. Wypracowuje się decyzje dotyczące codziennych zadań. Bardzo ważkie funkcje pełnią także oficerowie łącznikowi, przydzieleni do poszczególnych pododdziałów. W batalionie polskim jednym z nich jest oficer duński. Moje wrażenie Polaków jest bardzo dobre, ponieważ szczególnie batalion ten, moim zdaniem, jest bardzo profesjonalną jednostką i myślę, że wrażenie tak też jest wszędzie w brygadzie, bo w czasie różnych akcji albo operacji batalion musiał współpracować też z jednostkami duńskimi, jak i jednostkami szwedzkimi. Oficerem łącznikowym w Polbacie jest także rodowity Polak, choć już w amerykańskim mundurze, absolwent West Point. Współpraca nam układa się bardzo dobrze i jestem pełen podziwu dla polskiego batalionu, który wykazuje się niesamowitym profesjonalizmem. Zarówno to jest kadra dowodzenia, jak i zwykli żołnierze. Było to szczególnie ewidentne podczas akcji z 10 czołgami, dzięki której unikliśmy rozlewu krwi i misja została wykonana. Czas na przedstawienie dowódcy patrolu, dzięki któremu bezpiecznie docieramy do kolejnych posterunków. Praca plutonu rozpoznawczego w dużej mierze się różni od plutonów kolegów w plutonach szturmowych w kompaniach. Tak jak koledzy stoją na posterunkach, pełną służbę na checkpointach, tak mój pluton, jego praca polega na non-stop, na patrolowaniu, jeździe w ruchu, kontrolowaniu punktów, sprawdzaniu nowych dróg i szukaniu po prostu rzeczy, które nie powinny się znajdować w naszej strefie i mamy dbać o nasze bezpieczeństwo. Sytuacje są przeróżne, mówię, jest to służba bardziej może niebezpieczna od innych, ale bardziej ciekawa.
jesteśmy cały czas poza stałym stacjonowaniem, jesteśmy daleko od punktu dowodzenia, znani na własne siły. Jest to jakiś posmak trochę przygody, trochę ryzyka, ale cały czas pamiętamy o bezpieczeństwie. Patrole są różne, mniej ciekawe, ciekawsze, zależy to od sytuacji, jaką wychodzi. Czasami zdarza się tak, że musimy udzielać pomocy ludziom cywilnym, okazywać im jakieś współczucie, zależy po której stronie się znajdujemy. Pluton ma takie zadanie, że się porusza po wszystkich strefach, po strefie serbskiej, chorwackiej, muzułmańskiej i też dużo taktu zależy od mojego dowódcy plutonu, od żołnierzy, żeby się umieć znaleźć w danej sytuacji. Takim niezwykle delikatnym zadaniem jest systematyczna kontrola ilości sprzętu wojskowego zadeklarowanego przez zwaśnione strony do zniszczenia. Ciekawostką jest to, że na przykład w tej jednostce chorwackiej ilość tego sprzętu wciąż się zmienia. Informacje te okazały się jednak niezwykle cenne podczas ostatniego szczytu we Florencji, gdzie określono górne limity podstawowego uzbrojenia w krajach byłej Jugosławii. Po kolejnej godzinie jazdy osiągamy posterunek Zulu 008 w pobliżu miejscowości Jelach. Przepiękne krajobrazy. Wspaniała bujna roślinność, ale brak tu oznak jakiegokolwiek ludzkiego życia. Wokół ruiny i opuszczone domostwa. Każda kontrola jest bardzo dokładna. Były bowiem przypadki, że broń usiłowano przewozić pod sianem w maszynach rolniczych, a granaty i części do min w workach przeznaczonych na koński obrok. Na tym ruchomym posterunku polscy żołnierze są od świtu do zmierzchu. Na noc zjeżdżają do obozowiska w Jelach. Jestem żołnierzem 3. plutonu 2. kompanii szturmowej. Zostaję tutaj nie tylko dla pieniędzy, ale dla jednego człowieka, dowódcy plutonu, który jest naprawdę w porządku i jest po prostu dograny. Ten rejon Bośni bardzo wolno powraca do życia. Otwarto pierwsze sklepy, zaczynają kursować autobusy. Ale dorośli obawiają się przekraczać strefy rozdzielenia wojsk. Zdecydowaną większość pasażerów stanowią więc dzieci. Niestety i one są wykorzystywane przez dorosłych do przewożenia granatów, części do min i amunicji. W drodze do checkpoint numer 4 przeprawiamy się przez rzekę po moście pontonowym zbudowanym przez żołnierzy duńskich. Niestety większość mostów stałych uległa w czasie wojny zniszczeniu. Stąd konieczność zbudowania przez żołnierzy IFOR-u kilkunastu takich przepraw. Ten most zarezerwowany jest wyłącznie dla żołnierzy IFOR-u. Zauważamy, że służbę kontrolną pełnią tu także Litwini i Łotysze, umundurowani i wyposażeni przez Duńczyków. A ruch na moście jest niczym na warszawskiej syrence.
Stąd niedaleko już do Teslicia, gdzie mieści się sztab polskiego batalionu. To właśnie tu podejmowano decyzję podczas swoistej próby nerwów, gdy Serbowie nie chcieli wycofać z zakazanej strefy 10 czołgów T-55. To tu na gorąco analizowano warianty bezkrwawego rozładowania radykalnych nastrojów uchodźców zgromadzonych przy posterunku numer 4. Po pierwszych 5 miesiącach służby polskiego batalionu w składzie nordycko-polskiej brygady możemy mówić już o pewnych doświadczeniach. Są to przede wszystkim doświadczenia, które wynikają z działalności taktycznej, przede wszystkim współdziałania z elementami bezpośredniego wsparcia ogniowego Armii Stanów Zjednoczonych, jak również elementami medycznymi, którymi to batalion polski został tutaj wzmocniony. I niewątpliwie możemy mówić tutaj o pewnych elementach, które będą nam potrzebne dla szkolenia nowo przybyłych żołnierzy, ponieważ po pewnym okresie czasu około 1/3 stanu osobowego żołnierzy służby zasadniczej zostanie wymieniona. O postawie żołnierzy naszego batalionu świadczy także fakt, iż jak dotąd tylko Polacy nie ponieśli strat w ludziach. Jak to osiągnięto? Osiągnęliśmy to, wydaje mi się, przede wszystkim przez to, że zadania były precyzyjnie stawiane, to jest raz. Wykonawstwo zadań było nadzorowane i kontrolowane. Po trzecie, zmniejszenie prędkości, które obowiązują w batalionie, no, wydatnie wpłynęło na zmniejszenie jakichkolwiek kolizji drogowych. Ostrożności nigdy nie za wiele. Zwłaszcza jadąc strategiczną drogą prowadzącą do posterunku numer 4, gdzie przez całą dobę jest bardzo duży ruch. Dzięki żołnierzom zakończyła się ta straszna wojna, ale nie możemy jeszcze powrócić do swych domów. Spotykamy się więc tu. Ja jestem z Teslicia. Część mojej rodziny jest jednak po tamtej stronie. Cieszę się, że dożyłem tej chwili, iż nie giną już ludzie. To dzięki Polakom i innym żołnierzom. Ale niestety życie nie powróci do normy aż do chwili, gdy wszyscy ludzie odnajdą swoje domy, swoją ojczyznę. Jako są zruszone, jako są, da i makar widzimy, ale nama nie da, nie daj gór próć. Z tego posterunku dobrą asfaltową drogą jedziemy do bazy amerykańskiej w Tuzli, gdzie stacjonuje sztab 1. Dywizji Pancernej Armii Stanów Zjednoczonych. Miałem okazję być na patrolu z polskimi żołnierzami. Mogę powiedzieć, że wykonują swoje obowiązki tak jak Amerykanie, Anglicy czy Turcy. Ta sama praca sztabu, to samo zaangażowanie, ten sam standard wykonywania obowiązków. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie spodziewałem się takiego profesjonalizmu po żołnierzach armii, która nie należy do NATO. W ekstremalnie trudnych warunkach sprawdzają się zarówno polscy dowódcy, jak i żołnierze. Noc na posterunku numer 4. Podstawy pokoju w Bośni i Hercegowinie są w dalszym ciągu kruche. Jednak dzięki żołnierzom IFOR pierwszy etap realizacji wojskowych aspektów Układu Paryskiego przebiega dosyć pomyślnie. Dowódca sił międzynarodowych w Bośni, admirał Leighton Smith, ocenił, że strony bośniackiego konfliktu wypełniły wojskowe zobowiązania porozumienia w Dayton. Idzie o wycofanie wojsk i broni ciężkiej z obszarów położonych wzdłuż linii demarkacyjnej oraz o uzgodnioną wymianę terytoriów. Jednakże to cywilne, a nie militarne zagadnienia w ramach porozumienia z Dayton zadecydują, czy operacja Wspólny Wysiłek w Bośni i Hercegowinie odniesie sukces. Zgodnie ze słowami Richarda Holbrooka, zastępcy sekretarza stanu USA oraz negocjatora do spraw pokoju w Bośni,
Sprawdzianem takiego sukcesu będą nie sprawy natury militarnej, lecz cywilnej. Czy we wrześniu uda się przeprowadzić wybory? Czy uchodźcy będą mogli powrócić do swych domów? Czy wejdą w życie postanowienia Międzynarodowego Trybunału w Hadze dotyczące zbrodni wojennych? Rozwój sytuacji w Bośni będzie miał także wpływ na wiele aspektów europejskiego bezpieczeństwa. Między innymi zadecyduje o przyszłości NATO, rozwoju stosunków amerykańsko-rosyjskich, a także kształcie Europy XXI wieku. Ważne jest to, że w czasie tych wielkich przemian dokonujących się na naszym kontynencie Polska nie jest bierna. Misja żołnierzy Wojska Polskiego w Bośni jest tego najbardziej wymownym potwierdzeniem. Jest tam ich ponad 600. Przejechali już tysiące kilometrów. Usypali fortyfikacje ze 130 tysięcy worków. Skontrolowali tysiące osób i pojazdów.